Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego druku, druk nr 250, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w Krakowie obowiązującego od 2014 roku. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2014, po drugie zarządzenie pracownika miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadnienia współpracy krakowskich aptek ogólnie dostępnych w 2014 roku. Proszę o opinię komisji merytorycznej. Komisja Sportu i Rekreacji. Opinia. Komisja rewizyjna. Opinia. Budżetowa. Opinia bała, jedną właśnie za. Infrastruktury. Opinia bała. Prawdopodobnie. Edukacji młodzieży nie ma. Pomocy społecznej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Po kolei informacji, proszę Państwa, to apteki, które mamy tu wykazane jako zawodowe, najbliżej nas to jest osiedle Kazimierzowskiej 37. Super. Szkoda, że nie utrzymała się apteka na Piastu. Ale tego też nie było. Albo trzeciej, drugiej. Jest zawodowo. Była jest zawodowo. 12B. To niedobrze. 12. No. Ja chciałem tylko zapytać, czy zaproponowany rozkład również dotyczy sklepów monopolowych. A to by było to bardziej kontrowersyjne. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie. No to proszę o przyjęcie uchwały. Proszę na 250. Kto jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzień 15 podjęła uchwałę nr 33, łamane 250, 2013. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego.